Witam ponownie w kolejnym odcinku serii Mister Omen z gościem, w którym dzisiaj goszczę Adriana Kostrzemskiego, PR-owca ESL Polska, z którym pogadam może mniej o World of Tanks, a bardziej o tym w ogóle, jak wygląda przygotowanie tak dużej imprezy. Cześć, Adrian. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, powiedz mi pierwsza rzecz, w ogóle od kwestii technicznej zaczynając, ile wy w ogóle przygotowujecie i przywozicie sprzętu na imprezę taką jak IEM, gdzie się widzieliśmy, albo tak jak właśnie finały WOTA? Tutaj do Warszawy zjeździliśmy prawie 8 ton sprzętu. Duża część sprzętu przyjechała prosto z IEM-u. Kolejna część sprzętu przyjechała z naszych magazynów na Śląsku, a również zostaliśmy wsparci przez naszych kolegów z Niemiec. Czyli ogólnie cały ten sprzęt jest typowo nasz, polski, to nie jest ściągane z całego świata, tylko to jest nasz. Nie do końca wszystko jest nasze. Przede wszystkim reżyserka głównego streamu jest niemiecka, ale polska ekipa odpowiada za streamy wszystkich pozostałych języków. To powiedz mi proszę, ile osób jest zaangażowanych w tak dużą imprezę? Tu na szybko licząc około 120-130 osób, na IEM-ie było ich 550. Dobrze, to jak w ogóle wyglądają przygotowania od waszej strony techniczno-backstage'owej do IEM-u albo do finału WOTA? W momencie, kiedy mamy już ustaloną imprezę, że ją robimy, planujemy wszystko od początku. Infrastrukturę sieciową, internetową, prąd. To brzmi groteskowo, ale mamy często duży problem z prądem ze względu na to, że bardzo dużo tego prądu pobieramy i nie każda miejscówka jest do tego przystosowana. Tutaj złote tarasy jak najbardziej stają na wysokość zadania, w spotku to sama przyjemność pracy była. Od tego się zaczyna. Potem czyste kwestie logistyczne, montażowe, ile osób jest pomocne do ekipy, do pomocy przy setupie. Tak to wygląda. To powiedz mi, czy orientujesz się, ile prądu pobieracie w trakcie takiej imprezy? Tak mniej więcej. Nie orientuję się. Ciężko jednoznacznie określić. Wiem na przykład, ile, jeżeli cię to zainteresuje, zużyliśmy tak zwanego gafra, czyli taśmy 5,5 kilometra na IEM-ie. Bo wszystko się trzymało sobie na taśmie klejącej. Nie no, bez przesady, nie. Wiesz, my gafę używamy na przykład do zabezpieczania kabli, do tego, żeby ktoś czegoś nie urwał. Brzmi to groteskowo, jest to bardzo silna taśma. Jak widzisz tutaj, mamy gwarancję, że ona nie ucieknie nigdzie, nikt jej nie kopnie, nie wyrwie. Chociażby 5500 trytytków popularnych, więc zależy nam na tym, żeby to wyglądało, a są to ilości, które zapewniają ten fakt. A co mnie jeszcze ciekawi, jaki w ogóle wy sprzęt przywozicie? No bo mówisz o 8 tonach sprzętu, ale co się składa na to? Bo widziałem na pewno, przywozicie krzesła gamingowe DX Racera, przywozicie też komputery, ale co jeszcze wchodzi w skład tego? Przywozimy stoły, przywozimy krzesła, przywozimy realizatorkę. Realizatorkę mamy w case'ach takich, które bardzo nam pomagają w kwestiach logistycznych. To waży bardzo dużo. Sama główna centralka od wideo waży, z tego co pamiętam, około 300 kg. A mamy takie dwie. Dużo dźwięku. To jest główny ciężar. Poza tym jest masa rzeczy dodatkowych, jak statywy, lampy, monitory, bo monitory również my przywozimy. 8 ton sprzętu tutaj jest razem z nami. To ile samochodów jedzie z wami na taką imprezę? Dwa duże tiry? Nie, dwie siódemki przyjeżdżają. Dwie siedmiotonowe ciężarówki. To powiem szczerze, naprawdę właśnie chciałem ten wywiad z tą przeprowadzić, żeby przekonać się, jak to wygląda od tej strony, bo my przychodzimy, my to oglądamy, my się cieszymy, ale nie wiemy, jak to wygląda naprawdę od tej strony zaplecza całego. Tylko wiesz, 8 ton sprzętu, bo polskiego sprzętu, tak sobie teraz przypomniałem. Do tego jeszcze sprzęt niemiecki. A co oni przywieźli? Całą reżyserkę. Bardzo dużo. Dużo światła. Nie wliczam tego świateł, scen, krat, bo to przywiózł nasz podwykonawca. Spytam, dasz znajomym, czy podpiszesz tutaj na filmiku, tu gdzieś się pojawi. Czyli tak naprawdę cały ten ESL to nie jest tylko osoba, która komentuje i streamuje, tylko to jest cała rzesza ludzi, która robi wszystko, żeby ta impreza wyglądała.
Wiesz co, ja osobiście sobie życzę tego, żebym mógł w wakacje zrobić program stażowy dla wszystkich młodych adeptów e-sportu, żeby pokazać, na czym nasza praca polega, bo wielu osobom wydaje się, że my siedzimy przed komputerem, gramy w gry, a turnieje robią się same, eventy robią się same. Nie, nie robią się same, absolutnie. Mamy fenomenalny skład ludzi, nasza firma liczy i 10 osób w chwili obecnej. 10 osób zatrudnione na stałe, które odpowiadają za robienie eventów. Oczywiście wspieramy nasze działania pod wykonawcami, naszymi partnerami, więc często liczba ludzi, ale trzon sportowych imprez to liczy 10 osób. No i tutaj wiesz, jest wszystko, bo świadczymy usługi eventowe, reklamowe, więc naprawdę pracy jest bardzo, bardzo dużo. I wszystkim internetowym hejterom z Facebooka chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że my nie odpisujemy wam, bo na przykład nie wiemy, co wam odpisać, bo wiemy jak najbardziej. Tylko często po prostu jesteśmy gdzieś na jakimś evencie albo jesteśmy w raszu eventowym. Oczywiście staramy się robić to na bieżąco. No a wszystkim tym, że nie wiem, ESL to tylko granie i nic więcej. No, zapraszam na nasze imprezy, zobaczycie jak to wygląda. A i przede wszystkim szukamy ludzi często do pomocy na takich imprezach, bo one by się nie mogły odbyć bez naszych partnerów, takich supportów, którzy pomagają nam przy montażu, więc jeżeli ktoś jest chętny, my jesteśmy otwarci w danym mieście, zawsze szukamy osób do współpracy. Dobra, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że teraz zobaczyliście... Płacimy za to? Nawet płacą, tak, dają golda do wota. Nie, żywą gotową. Za którą można mieć gold w wocie. I w samolotach. Dobrze, mam nadzieję, że teraz dowiedzieliście się, jak faktycznie wygląda od strony zaplecza przygotowanie tak dużej imprezy, jaką był chociażby IEM, jaką są finały WOTA w Warszawie. I teraz i docenicie pracę tych oto ludzi, których prawie nigdy nie widać, ale oni tutaj są, pracują od rana do rana, praktycznie nie śpią. Jeżeli w trakcie eventu, takiego IEM-u, ktoś zaliczy 3 godziny snu, to się śmiejemy, że śpi w hotelu pięciogwiazdkowym. No właśnie, także widzicie teraz, że naprawdę jest to trudny kawałek chleba i ciężki orzech do zgryzienia, ale mimo wszystko widać, że kolega zadowolony. Ale jest jedna ważna rzecz, to daje taką frajdę. Przepraszam, że ci kradnę ten program, przepraszam. Nie, spoko. Ale to daje taką frajdę, że kiedy robisz turniej i tak my tutaj jesteśmy od poniedziałku przygotowujemy Złote Tarasy do tego, żeby ten turniej wyglądał tak, jak wygląda. Ale to sprawia nam taką radość, w momencie kiedy piątek, mówimy start, ludzie wchodzą, mówią wow. I nic nie działa. No, chyba ty. Nie, wszystko działało na początku, więc bajka. I to jest frajda, to jest dla mnie mega frajda, jeżeli ludzie wychodzą, tutaj widzą plakietkę organizator, bardzo fajna impreza. Dzięki, że mogłem tutaj być. Nie ma nic lepszego. A to, co usłyszałem po IEM-ie od ludzi, czy to przez internet, czy na żywo, było fajne. Miałem fajną sytuację na lotnisku, faceta, którego bardzo pozdrawiam. Podaliśmy nazwę firmy, że będziemy tutaj troszeczkę dłużej i tak dalej. Turtle Entertainment? O, to chyba panowie organizowali ten turniej w Katowicach, tak. O, okej, to zapraszam, tutaj osobna kolega, więc czasami mamy fanów wszędzie. I tam wam kazali się rozebrać do naga. Nie, na szczęście nie, ale powiem wam taką historię backstage'ową. Jednemu z zawodników zginął bagaż. Potem się okazało, że gdzieś w międzyczasie został tam delikatnie otworzony. No i policja tam spisywaliśmy te wszystkie protokoły, nie protokoły. Okazało się, że pan policjant na lotnisku był jest nadal wielkim fanem World of Tanks. Więc gdy się dowiedział, że to jest profesjonalny zawodnik World of Tanks, nagle ta praca przyspieszyła. Oczywiście nie, no, żartuję, ale była naprawdę mega, mega szybka. Pan policjant bardzo przydatny, więc gracze, jesteście wszędzie, dziękujemy. Dobra, także kończymy trzecim podsumowaniem. Mam nadzieję, że teraz już Adamowi żadna historia do głowy nie przyjdzie. Także tak jak mówiłem, teraz widzicie, jak to wygląda od strony zaplecza. Adrian już coś kolejnego wymyśla, muszę kończyć. Dzięki bardzo, Adrian, za cały wywiad. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, a przy okazji tobie życzę jeszcze kolejnych dni udanych, kolejnych imprez, żeby ESL dumny, silny i duży był cały czas. Będziemy dumni, silni cały czas, a już niedługo szykujemy bardzo fajne turnieje w Polsce dla fanów różnych gier, więc bądźcie z nami, oglądajcie jego kanał, bo on też na pewno o tym poinformuje, mam nadzieję. Zapraszam na ESL Polska, tam wszystko znajdziecie. Dzięki, do następnego, cześć.